Cześć, a z tej strony Konrad, witajcie w moim podcaście. To jest podcast numer 0. Dlaczego 0? Przekonacie się sami. Dzisiaj sam go nie prowadzę, pomoże mi moja żona. Trochę to trwało, co? Jakie tematy za pierwsze podcasty? No, sportowym oczywiście. A to tak jak taki? Kocham bieganie. Okej. Od czego się zaczęło twoje bieganie? Moje bieganie zaczęło się... No cóż... Nie, generalnie wymyśliłem sobie na początku, że przebiegnę maraton. To było dosyć duże wyzwanie, bo ważyłem wtedy jakieś, powiedzmy, 110 kilo, 114 maksymalnie, tak. Ja już też zapomniałem, no ale było, no cóż, ja czasami na swoim profilu na Facebooku pokazuję swoje zdjęcia, jaki byłem duży, puszysty i tak dalej. No ale co, zrobiłem coś z tym, prawda? Na początku poszedłem do trenera personalnego, troszeczkę tam poćwiczyliśmy, ale to nie było to. Ja lubię ćwiczyć na zewnątrz, no i bieganie było takim naturalnym moim pierwszym krokiem. Trochę kalistenki też potrenowałem w parku, ale to też jeszcze nie było to samo. Wymyśliłem sobie, że przebiegnę maraton. Gdzieś tam był może rzeźnik po drodze taki. Pierwszy maraton z sukcesem był? No tak, pierwszy maraton był z sukcesem. Przebiegłem. Nie, byłem bardzo dobrze przygotowany do niego i przebiegłem go do 38 kilometra tak naprawdę bardzo lajtowo, że tak się wyrażę. I czułem się super. Właśnie na tym 38 kilometrze to złapał mi taki skurcz łydki i wtedy trochę się zaczęły kłopoty, ale dzięki temu też no dzięki temu, że nie odpuściłem, ale tylko dzięki temu, że stała też osoba, taka wolontariuszka, ale taka bez swojego teamu, że tak powiem, sama. Stała tam z dobroci serca i rozdawała tam, sama zakupiła jakieś tam rzeczy i rozdawała. Nie, dostałem od niej banana i wodę i tak naprawdę mi odpuściło od tego. I pobiegłem dalej. Później byliście wy, staliście. No i... I tak naprawdę z dzieciakami dobiegłem do końca. Już to było jakieś pewnie z 2 czy 3 kilometry przed metą, tak? To meta była na stadionie tutaj w Warszawie. To było właśnie ciekawe, że ja czekałam z dziećmi na kolatora. Konrad podbiegł, chwilę przyhamował, dzieciaki zaczęły z nim biec, patrzę, nie ma Konrada ani dzieci, a dzieciaki po prostu pobiegły z nim i biegły na metę. Więc po prostu były 3 medale. No tak, jak dobiegliśmy, to powiedziałem osobom rozdającym medale, że no poproszę jeszcze 2, bo tutaj dobiegli ze mną, także no organizatorzy się zaczęli śmiać i dali jeszcze 2. To także było fajne. To było fajne. Okej. Czyli to był taki pierwszy bieg długi, tak? Tam tak na dobre. Tak naprawdę. Chudy Wawrzyniec też był kolejnym takim etapem z tego względu, że to był bieg górski. To nie był płaski bieg, tylko górski i nie za bardzo wiedziałem, jak się do tego przygotować. Tutaj akurat poprosiłem znajomego kolegi Marka a propos tego wszystkiego, to był tutaj gościem podcastu, żeby mi pomógł się do tego jakoś przygotować, powiedział co i jak, bo no jeżeli już przebiegłem ten pierwszy bieg, powiedzmy taki dłuższy maraton, no to później no nie wiedziałem, jak się za to dalej zabrać. No, chciałem więcej. Myślałem na początku, żeby przebiec taki
80-kilometrowy bieg. Z tyłu głowy zawsze był ten rzeźnik. I rzeźnik to tak naprawdę było moje marzenie. No zrealizowane, ale troszeczkę później powiem, jakim kosztem. Przebiegłem do czasu Chudego Wawrzyńca kilka biegów takich, powiedzmy, 15-20-kilometrowych górskich. Dlaczego biegałeś? Jak się czułeś? Bo niektórzy wiedzą, że traktują to jako taki mózg, jak na to muszę zrobić jakiś sport, że nie chcę się tam bardzo biegać, ale no okej, muszę to idę biegać. Czy ty też do tego tak podchodziłeś, czy raczej to wynikało bardziej z potrzeby, że jednak zawracało się troszeczkę tym regionu i na miejsca cię niosło? Nie no, bieganie się okazało, że to jest ten sport, który chciałbym uprawiać, natomiast teraz z powrotem wracam, no ale jakby no, wtedy to był... Co się zadziałało? Wiem, ale to pewnie nie wiedzą. Co się zadziałało, że niestety musiałeś odstawić bieganie? Taki sport, który faktycznie cię fascynował, który uprawiałeś codziennie, nieważne czy padało, czy był śnieg, czy była chlapa, ty wychodziłeś i biegałeś, wychodziłeś czasami sfrustrowany, a wracałeś po prostu zmagany na buzi. No to jest ten sport, który pozwala się mocno zrelaksować i no cóż, naprawić coś w głowie też również, więc polecam gorąco, ale wracając do pytania, to tak, bieganie to stan umysłu tak naprawdę i po przebiegnięciu tego maratonu i po przebiegnięciu tych kilku krótkich biegów postanowiłem, że przebiegnę jakiś ultra. To był 50-kilometrowy Chudy Wawrzyniec. Było bardzo dużo fajnych emocji ze względu na to, że po wystartowaniu zaczęło tak padać, że to po prostu naprawdę. Jeden piorun to był taki mocny, że ziemia drżała w posadach. No, pod moimi nogami drżała ziemia od tych piorunów. I od początku samego biegu, czyli od startu do powiedzmy połowy biegu padało non stop. Później też start był o 4 nad ranem, ale później też jakoś tam kropiło już wracając do samej mety, więc pogoda była super, tak jak zwykle. Ja lubię pogodę, każdą lubię pogodę, a w ogóle ja lubię jak pada, bo jest mniej ludzi, wtedy fajnie się czuję. Można pobiegać sobie po krzakach, po lesie. Kocham las strasznie, także. Kondycję faktycznie miałeś wtedy dobrą, bo pamiętam, że jak skończyłeś ten bieg, jak biegłeś na metę, nie wydawało się w ogóle zmęczony. Nie no, polecam przygotować się naprawdę dobrze do zawodów, żeby po prostu cieszyć się tym, tak? No jeżeli nie biegniesz na jakiś tam rezultat super fantastyczny, że chcesz to wygrać i tak dalej, tylko biegniesz dla samego przebiegnięcia satysfakcji, no to proponowałbym dobrze się do tego przygotować. Naprawdę zrobić na początku dobrą robotę, a potem się tylko cieszyć tym biegiem, tak? Bo widziałem dużo różnych osób umierających na trasie. To nie wygląda dobrze. One się też dobrze na pewno nie czuły. Zostają no niezbyt dobre emocje po tym. No, myślę, że warto się dobrze przygotować, tak? No ja też nie biegałem jakoś tam długo, bo powiedzmy po tym maratonie to był... Do maratonu przygotowywałem się rok. Do Chudego z pół roku od maratonu. Nie, no teraz już więcej, bo później tak było, tak się zadziało, że nie mogłem biegać, tak? No tak, przerwa. Ale krajowe biegi to nie były jedyne twoje. Nie, no byłem też na maratonie takim fajnym, super. W Barcelonie to był dopiero bieg. Może nie. Może nie tym, że była fajniejsza organizacja, może nie tym, że była fajniejsza trasa, no i było w marcu plus 20 stopni, więc jakby było ciepło. Ale tym, że publiczność po prostu szalała tam.
to było takie święto narodowe, ja nie wiem, ale Hiszpanie mają to jakoś, nie wiem, we krwi, czy... Bardzo mi się podobało. Bębniarze, czy liderki, czy liderzy, czy co tam. Kto mógł i jak mógł, to krzyczał, wiatraczki różnego rodzaju. No wszystko było. Tak naprawdę fantastyczna atmosfera. To dzięki tej atmosferze właśnie najbardziej pamiętam ten bieg. Pierwszy maraton, maraton w Barcelonie i bieg rzeźnika tak naprawdę, bo to trzy biegi takie były dla mnie bardzo ważne. Biegałem w dużo zawodach różnej rangi, natomiast te trzy biegi były dla mnie bardzo ważne. Okej, chciałam Cię zapytać właśnie o ten bieg rzeźnika, bo to było Twoje marzenie. Chciałbyś mi wystartować i wiemy, że bieg rzeźnika to nie jest taki bieg, gdzie można po prostu zapisać się i pójść. Tam trzeba mieć wadę przede wszystkim do biegania, trzeba zostać rozwiązanym. Więc biorąc pod uwagę, że bieg rzeźnika to był Twój ostatni bieg, który przebiegłeś, powiedz coś o nim. O Twoich odczuciach, co się zadziało chwilę wcześniej? Może tak. Dla wszystkich, którzy mówią, że czegoś się nie da, to ja mówię, że się da wszystko. I to jest bardzo ważne dla mnie z tego względu, że przed biegiem rzeźnika, dokładnie około półtora miesiąca, powiedzmy... Dokładnie tak. Bieg rzeźnika był w czerwcu, dokładnie 1 maja wydarzyło się coś, co po prostu postawiło pod znakiem zapytania, czy ponad w ogóle kiedykolwiek będzie biegł. No, czy w ogóle będę jakoś sprawnie pracował, nawet w ogóle bym powiedział, bo to było tak, że no, miałem taką wielką kontuzję kręgosłupa, dysk, praktycznie go nie miałem na tamtą porę, bo tam robiłem rezonans i tak dalej. To było bardzo dużo pracy nad tym, żeby w ogóle jakkolwiek zacząć funkcjonować. Już nie mówię w ogóle o bieganiu, uprawianiu sportu, bo za przeproszeniem z tronu ciężko było mi wstać bez pomocy no jakiejś, albo musiałem się przytrzymywać z lewu, żeby wstać. Także to naprawdę było dla mnie dosyć poważna kontuzja. Jeżeli ktoś ma coś podobnego, no to wie, o czym ja mówię. Nie mogłem spać też przez kilka miesięcy, także to naprawdę to coś strasznego, natomiast ze wszystkiego można wyjść przy dużej dawce dobrego humoru oraz no, trzeba wierzyć w to, że się uda i robić wszystko, żeby się udało, tak? Ten bieg. Na bieg rzeźnika nie można się zapisać od tak sobie i pójść na niego biegać. Trzeba mieć parę, trzeba być wylosowanemu. To dzięki Markowi też, z którym biegłem ten bieg. Prawdopodobnie udało mi się na niego zakwalifikować ze względu na dużą ilość punktów, które on miał wcześniej, bo biegał i UTMB, i rzeźnika kilka razy klasycznego i tam hardcora chyba bodajże. Natomiast no trudno było i wtedy jak uległem temu wypadkowi, bo to akurat stało się tam w pracy i podnosiłem po prostu z kolegą ciężki element i trzasnęło mi coś tak. Poszło mi tak w pachwinę i na początku się wydawało, że to no co, nic wielkiego, tam coś troszeczkę strzeliło i będzie okej. Okay. Było troszeczkę okej, okay, ale po pewnym czasie, czyli na drugi dzień, już bardzo nie było okej okay i przywieźli mnie do domu. No ja jakoś tam do lekarza na początku nie, myślałem, że może mnie coś tam bolało. Poboli przystanie, jakiś plaster naklejałem na początku, rozgrzewający, ale okazało się, że niewystarczająca sprawa. U lekarza powiedzieli mi, że lekarz powiedział mi, że na rentgenie tu w ogóle nic, niczego nie ma i że ja mogę sobie iść do pracy i mi będzie wszystko super i no, on w ogóle tu nie widzi czegoś tam, że coś mi jest, więc jakoś tak mu nie bardzo wierzyłem. I poszedłem do innego. No inny dał mi skierowanie na tomograf. Na rezonans, przepraszam, na rezonans. I
po zrobieniu tego rezonansu ten sam lekarz dokładnie mnie przyjął i powiedział, proszę pana, pan tutaj naprawdę nie może nic robić, nie może pan nic nosić. Ja mówię, panie doktorze, byłem u pana 3 tygodnie temu i pan mówił mi coś innego. Więc takie to moje dziwne różne przygody. Dokładnie, to było jedne z trudniejszych rzeczy w moim życiu i powiem szczerze, że do tej pory to pamiętam, ale jakoś można żyć bez biegania, tylko po co, jak to mawiają starzy ultrasi. Czułem się strasznie, nie spałem, nie mogłem niczego podnosić, ciężko mi było wejść na 3. piętro, wtedy mieszkaliśmy specjalnie, później się jakoś przeprowadziliśmy do mieszkania, gdzie była winda. Ze względu na to. No wiecie, taki inwalida troszeczkę, nie? Trochę słabo. Ja tam próbowałem jakąś jedną, chociaż malutką torebeczkę nieść, żeby to nie było, nie wyglądało tak, że żona niesie cały wór. Ale wracając do tego biegu rzeźnika, no no pobiegłem. To najpierw konsultowałem to z moim partnerem biegowym i on powiedział, słuchaj, staniemy na mecie i dobiegniemy do pierwszego punktu, czyli po 30 kilometrach. To tyle dasz radę. Ja mówię, no 30 kilometrów to ja dawniej robiłem takie sobie no, wybiegania, nie? I powiedziałem, że spoko. No to jak dasz radę te 30, no to zobaczymy później, jak będzie się czuł. No i pobiegniemy, nie? No ja wtedy akurat jeszcze chodziłem do jednego fizjoterapeuty, do drugiego fizjoterapeuty, do fizjoterapeutki również. No na pewno mi troszeczkę pomogli, natomiast nie na tyle, że to w ogóle wszystko można było zrobić, czyli przebiec ten bieg. Ale pomyślałem sobie, że trudno, no jeżeli już czekałem ten rok na to, żeby pobiec, no to wezmę i pobiegnę. No dokładnie, pojechaliśmy. Pan wtedy poprosił właśnie, żeby z nim pojechała, bo w sumie nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać. Ja miałam z tego głowy, że mogę zbierać zwłoki na zasadzie, że mogę go wziąć do szpitala, ale z drugiej strony nie chciałam zabronić. Spełnić mojego marzenia. To też trochę może było nieodpowiedzialne, bo ryzykowało bardzo dużo, to ryzykowaliśmy. No ale z drugiej strony wiedziałam, że Marek, czyli partner, z którym biegnie, nie pozwoli na to, aby faktycznie mu się coś stało, tak? Że będzie przy nim, że będzie po prostu też pomógł cały czas z nami. No i faktycznie potrafiła się taktycznie. Bardzo taktycznie. Dobiegliśmy te 30 km pierwsze i czułem się, że zaraz tak jakby umrę. Ja wiem, bo jak widziałam o tym właśnie, o tym, jak to się nazywa, przystanku? Tak, to było na punkcie żywieniowym. Wyglądał naprawdę koszmarnie, jak to się upaść i po prostu nie ruszyć, tylko ani dobra. Ale teraz uwaga. Ja, największy przeciwnik słodkich napoi, największy przeciwnik cukru i innych dziwnych używek. Odstawiłem właśnie kawę. Udało się. Powiem wam tak. Wlałem w siebie 2 litry coli, zjadłem ze 4 batoniki i stanąłem na nogi. Ale... A, jeszcze dostałem kije.
bo na tym punkcie można było zabrać swoje kije, ale tam była taka mała jedna górka. Jak na nią się wdrapałem, wczołgałem prawie, to powiedziałem do Marka, że już sorry, ale już to chyba będzie ten moment, kiedy trzeba by było wrócić, bo tu jeszcze blisko. Wystarczyłoby zejść na dół i byłoby okej, nie? A Marek mówi, no chodź, jeszcze spróbujemy trochę, spróbujemy. Ja mówię, dobra, to chodź, spróbujemy w końcu i tak już. No przyjechaliśmy, już przebiegłem te 30 parę kilometrów. Jedźmy dalej. No i jakoś tak pomału się rozruszałem, a Marek zastosował właśnie tu wspomnianą technikę, czyli on nie biegł równo ze mną, bo jak wiecie, na rzeźniku można biec w parach, ale do 100 metrów odległości między sobą można trzymać, nie? I on biegł te 100 metrów dozwolone przede mną. I na każdej górze czekał na mnie, aż ja się na nią wgramolę. No i tak to jakoś było, no. Później zjadłem jakąś kanapkę, wypiłem wody. No na samym końcu tego biegu już brakowało też wody w ogóle w punktach, więc trochę był słaby temat. My jeszcze mieliśmy wodę, natomiast za nami już nie. Brakowało też jakichś tam, powiedzmy, przekąsek i tak dalej. Ale mieliśmy swoje, więc było spoko. Też decydującym momentem było to, że tak gdzieś dwóch trzecich biegu założyłem słuchawki i z muzyką. Też staram się biegać czy ćwiczyć bez muzyki, żeby słyszeć siebie, żeby słyszeć przyrodę, ale wtedy po założeniu tych słuchawek i słuchaniu muzyki, no, dało mi jakiegoś takiego powera i zacząłem biec szybciej i lepiej. Ja jeszcze dobrze dodam, że warunki były porozumiane, tak gorąco, że faktycznie dużo osób nie ukończyło biegu, prawda? Moja żona mówi coś o koszmarnych warunkach, no nie wiem. Jakoś było spoko wszystko. Było bardzo gorąco, że czekało na niego z tą metą, bo przed samą metą była taka kładeczka na potoknie i faktycznie jak niektórzy biegli przez ten mostek, miałam wrażenie, że z tego spadł. Byli tak wdzięczni. No było gorąco. Nie, no, umówiliśmy się z Markiem, że jak jest ten ostatni zbieg, to zrobimy bardzo dobrą minę, założymy okulary i będzie wszystko super, prawda? No i było. 15 minut przed czasem. Tak, 15 minut przed czasem. To był akurat wyjątkowy bieg. O, mam tutaj nawet medal, mogę wam pokazać. Najważniejszy mój medal. To jest ten. Marzenie było teraz. Tak. Pomimo tego. Tutaj jeszcze wam pokażę takie. Mój pierwszy medal. I tutaj z Barcelony. Też bardzo ważny. No mam 3 medale ze względu na to, że jestem minimalistą. Miałem dużo różnych plakietek, różnych tam pakietów. No wszystko rozdałem, wyrzuciłem albo po prostu nie brałem tego. Bo po co mi to ma się przewalać? A minimaliści mają mało, więc jakby mam 3 medale i tak zostanie. Chciałam się zapytać o właśnie taką jedną rzecz, bo rozmawialiśmy, że bieganie jest pasją i że nie jesteśmy w stanie go uprawiać z taką częstotliwością, jaką możemy. To jest wszystko ok. Ale w momencie, kiedy nie mogę biegać, co zrobiłaś? Tak na dobrą sprawę, tak jak alkoholik troszeczkę, tak jak odstawiamy alkohol, to po prostu. No, bieganie uzależnia. Ja słyszałam, że właśnie bieganie uzależnia. Jeżeli nie możemy tego robić, to lepiej to czymś zastąpić. Czym ty to zastąpiłeś? Ja tu dodam, że ja w ogóle od półtora roku nie piję alkoholu. Co najwyżej wodę. To prawda. Czym zastąpiłem? To trudno powiedzieć, czy czymkolwiek zastąpiłem, ale... No czym? A, chodziłem na jogę i sam trochę ćwiczyłem. Nie, to wtedy już nie chodziłem. Tak. Zacząłem ćwiczyć jogę, bo dlaczego? Wcześniej kiedyś uczęszczałem na jogę taką dla biegaczy. Wiecie, to nie jest taka prawdziwa joga, ale bardziej ćwiczenia rozciągające tylną taśmę plus tutaj nogi bardziej, tak? Bo wiadomo, że akurat biegacze to są strasznie pospinani i tak dalej.
bardziej szukałem metody na to, żeby się naprawić, żeby się uzdrowić jakoś, tak? No bo wszelkiego rodzaju te leki, które tam mi ten super fantastyczny lekarz, pozdrawiam pana doktora, no to wypisał mi taki lek przeciwzapalny, że po nim dostawałem zawrotów głowy i stwierdziłem, że nie będę brał w ogóle żadnych lekarstw i postaram się zrobić coś sam. Także tyle, co ja przeszukałem internetu, książek różnych, fachowej literatury, to chyba, no nie wiem, nikt tyle na dany temat, no dobrze, są doktorowie, są mądrzy jacyś ludzie, no oczywiście nie ma problemu, ale bardzo dużo tego było. I trafiłem dzięki znajomości języka rosyjskiego na jogina rosyjskiego. Wieńczysław Orłow to on się nazywa. Jest jego kanał na YouTubie. Tam jest też filmik taki instruktażowy, jak sobie wyleczyć kręgosłup lub naprawić. No gość miał podobne tutaj z dyskiem problem, nawet z dwoma. Ja chyba też mam wyżej. Mam taką nie przepuklinę, nie tutaj krzyżowo-lędźwiową, tylko trochę wyższą, taką nietypową. On miał dwie i sam na swoim własnym przykładzie pokazał, że można to jakoś zrobić z tym porządek. No i zacząłem robić tego ćwiczenia. Część ćwiczeń konsultowałem też z takim fajnym fizjoterapeutą z Krakowa. I powiedział, że super, ale nie wszystko można robić dla mnie. I ja powiedziałem mu, że to i to, przy tym i przy tym, właśnie czuję się po tym gorzej. On mówi, właśnie chciałem ci to powiedzieć, że tego i tego ćwiczenia nie lubię. Więc robiłem to, co można było. Dodatkowo trochę takiej siłowej jogi, asztangi, ale też nie wszystkie elementy. No, zacząłem z tego, co dałem radę tak naprawdę, bo niewiele dawałem rady na początek, bo już po tym biegu tak naprawdę to no, wróciłem bardzo zmaltretowany. Stawiłeś praktycznie zupełnie sporadycznie, tak. Wybierałeś się na jakąś przebieżkę i wracałeś zazwyczaj z wielkim bólem, więc odstawiłem w ogóle, bo no, stwierdziłem, że po co się męczyć, tak? Jeszcze w pracy były problemy różnego rodzaju, bo to no nic nie mogłem nosić, nic nie mogłem podnieść ani. Także formy pracy, formy życia też, bo wiecie, to jest tak też, że zwykłe złe mycie zębów może wywołać taki ból, że sobie nawet nie wyobrażacie tego. Albo na przykład złe wstanie z łóżka, albo złe siedzenie na przykład. To też mnie nauczyło siedzieć też. Tak inaczej niż zawsze. No teraz jest super, teraz mogę siedzieć. Tak, jak chcecie. Ale wcześniej to było dużym problemem. Po jodze pomagało, ale do pewnego momentu też, także to, no tak to wyglądało. No i to zapoznałeś się z jednym też takim udzielaniem. A, to już, tak, to jak tą jogę uprawiałem. Później musiałem z niej trochę zrezygnować, czyli zmniejszyć jej ilość i nie ćwiczyć 6 razy w tygodniu, bo wiecie, ja jak zacznę ćwiczyć, to robię, mogę robić codziennie ćwiczyć. Zredukowałem jogę i wprowadziłem ketla. Na początku bardzo delikatnie, tutaj mam do tej pory i ćwiczę dziesiątkę. Dziesiątka, no taka trochę mały ten ketl, ale ogólnie wystarczający, tak, na początek i wzmocniłem sobie rzeczywiście te plecy, trochę jogą tam też coś się poustawiało i ogólnie czuję się super. Nawet do tego, że doszło, że zacząłem trochę biegać też. A jakie teraz aktywności? Teraz to już w ogóle. Teraz to trenuję jogę, trenuję ketlem, robię medytacji dużo, no i zimne kąpiele, czyli zimne prysznice plus woda z lodem, wiecie, wannie, na razie póki co, bo jest wiosna, no ale ciepło, poza tym to już zacząłem chodzić tak od +7
w krótkich spodenkach i w koszulce, więc jak zobaczycie na ulicy gościa w krótkich spodenkach i w koszulce, jeżeli jest powiedzmy plus 5, plus 7, to jestem ja. Dlaczego akurat lód i zimno? No wiesz, kiedyś było tak, że lubiłem zawsze ciepło, czyli ciepłe kąpiele, wygrzewanie się w takiej ciepłej wodzie, to mnie relaksowało. Ale zauważyłem też, że ból też mija po tych kąpielach, natomiast później jest jeszcze większy. Jak te mięśnie, powiedzmy, ostygną, jest jeszcze większy, więc no tutaj postanowiłem coś zmienić, tak? Pomagała na początku też, jak zajeżdżam tylko na Suwalszczyznę, to tam jeździmy z Karolem na taką fajną saunę. Sauna mieści się nad rzeką Czarnochańczą. Uwielbiam, po prostu uwielbiam. Taki klimat to jest po prostu mój klimat. Jakbym mógł mieszkać w takim miejscu, to bym miał swoją saunę i tam spędzał codziennie dużo czasu. No dobra, nie wolno codziennie, ale ogólnie tak. Posiedzisz sobie na saunie i skakujesz prosto do rzeki. Takiej pierwotnej. To jest takie pierwotne uczucie. Wiecie, to jest po prostu super. Ale no tutaj jakby też było to ciepło z zimnem, tak? I to pomagało i nie zawsze mogłem tam być, tak? Bo tutaj mieszkamy w Warszawie, więc jakby to było utrudnione. I wymyśliłem sobie, że po prostu zacznę mrozić sobie lód, w czym popadnie. Tutaj akurat teraz mam namrożonego dużo lodu w takich pojemnikach po jakimś serku czy po czym. Wlewam do wanny zimną wodę, dorzucam tego lodu i jest super. Znaczy, no dobra, na początku nie było aż tak super, powiem szczerze. Do tej pory mam jakiś tam problem z wejściem do tej wanny z tym lodem. Powiem szczerze, że do wanny z lodem jest łatwiej wejść niż polewać się zimną wodą z kranu. Jeszcze jak jest ciepło na zewnątrz, to jakoś tak mam taki inny komfort, nie? Więc jakby trochę dziwne może, ale ogólnie, no wiecie, takie mi się robiło. Już teraz trochę mniej, ale ogólnie tak to mniej więcej wygląda. Do tego zacząłem dołączać metodę Wima Hofa. To jest zupełnie prosta metoda. Wim Hof uczy ją na swoim kanale, tam na YouTubie ma, czy tam polscy różni, powiedzmy, trenerzy uczą tego, więc jakby można to znaleźć bezpłatnie, można też się zapisać do Wima Hofa na jego kurs w Przesiece, tutaj w Polsce ma swoją bazę. Można również online sobie taki kurs zamówić, więc jakby jest kilka dróg, to w zależności od zasobności kieszenia, tak? To jest właśnie co No, teraz otwieram okna i śpimy przy otwartym oknie. To jest człowiek właśnie, który przebiegł w gatkach maraton na kole podbiegunowym, który wszedł w gatkach na Kilimandżaro. Tak, który wytrzymał półtorej godziny, nawet więcej, w lodzie, więc no to jakby mój typ. Też trochę. Naszą wiedzę, że człowiek jest do tego zdolny, więc tutaj akurat no, wielki podziw. Dużo też mi dało do myślenia to, że on poprzez medytację i poprzez te kąpiele potrafi zapanować nad swoim ciałem, uleczyć się. Tutaj akurat wstrzyknęli mu bakterie i nie zrobiła to na jego ciele jakby większego no, spustoszenia w organizmie, tak? Nawet nie był przeziębiony, nie bolała go głowa, nic. Tak, i
dobrze powiedzieli lekarze, no okej, to WIM może jest inny po prostu, nie? I on powiedział, że jestem taki jak każdy. Ja uważam, że też jestem taki jak każdy i też dużo rzeczy dam radę zrobić, to wy też dacie radę. Ale wracając do tego, no wytrenował przez 10 dni innych ludzi i zrobili te same testy i okazało się, że jednak może umysł zapanować nad ciałem. Nie trzeba łykać tabletek. Bardzo zniechęcam do łykania tabletek, no chyba, że ktoś już naprawdę musi. Te wszystkie farmaceutyczne rzeczy, no nie dla mnie zupełnie. I szukając, naprawdę można znaleźć dużo, dużo takiej darmowej wiedzy, szczególnie na YouTubie, nie wiem, w internecie, gdzie jeżeli masz pewien problem, możesz go rozwiązać sam zupełnie za darmo, naprawdę. Jeżeli masz pieniądze, super. Jeżeli nie masz, też super. Zobacz sobie w internecie, znajdź sam i zrób. Spróbuj, bo ja dużo rzeczy próbuję. Spróbowałem właśnie z tym kręgosłupem, no i się udało. Znaczy nie udało się, sam zrobiłem. To było bolesne, ale zrobiłem. I teraz mogę nosić różne rzeczy. Tutaj ćwiczę kettlem już 20-kilowym też. Mogę biegać, nawet teraz już trochę biegam. Chodzę na bosakach, chodzę po drzewach, bo lubię. Nie mam pojęcia. Książki. A, książki, tak. Książki. Książki i szukanie, ciągłe szukanie inspiracji, ciągłe szukanie osób, motywów, bardzo ciekawych, inspirujących. I co jeszcze to mogło być ciekawego? Przykładowo na własne życie. Elementy, które tam są, przykłada właśnie sprawdza na sobie. Zawsze tak było? Od dziecka? Nie wiem, od dziecka to nie pamiętam, ale ogólnie, kurczę, Karola Maja, Winnetu, przygodowe, tak, Szklarskiego, książki, no takie przygodowe, zawsze chciałem sobie trochę podróżować i tak dalej, no nie było za bardzo środków i nie było kiedy i nie było jak, pochodzę z małej miejscowości, z Sejn, ale bardzo ją lubię, jest tam super, naprawdę. Wszystkich zapraszam. Jest na co popatrzeć i w ogóle sobie spędzić czas. Jest cisza, spokój. Fajnie. Natomiast no, brakowało mi takich, no wiecie, zobaczyć trochę świata, poznać nowych ludzi i tak dalej. No nowych możliwości trochę jakichś. Nie wiem, to... No nie wiem, dzięki książkom dużo się dowiedziałem o przyrodzie. W większości to były właśnie książki takie przygodowo, podróżniczo, no powiedzmy, trochę też sportu tam było, jakby pamiętam, takie stare książki, ale to ogólnie bardziej Bruce Lee, tak, karate. O, bo... Gra w klasy. Nie, poważniejszym sportem... Już wspomniałem, że w Sejnach, Sejny to mała miejscowość, to jest góra 7 tysięcy mieszkańców, na obecną chwilę bodajże, może trochę więcej, ale tak naprawdę no, nie było tam zbyt dużej możliwości wyboru uprawiania sportu, można było
trenować lekko atletykę. Ja się nie za bardzo z tym czułem, w tym akurat. No i były zajęcia z karate. No. Zawsze chciałem uprawiać kendo, wiecie, mieczyki takie tam. No teraz trochę, jakbym chciał, to bym teraz też trenował. Natomiast jakoś tak mi przeszło po tych 30 latach chyba. No i zacząłem uprawiać karate, kyokushin. Byłem nawet w Katowicach na wystąpieniu Oyamy. To główny taki mistrz i założyciel tego karate. No było to super, super przeżycie dla takiego młodego człowieka zobaczyć kogoś takiego, no człowiek, który przyjechał z Orientu. No do tej pory aż tak się trochę ekscytuje, nie? W ogóle łamali tam dużo desek, różne dachówki i tak dalej. Moje przygody z łamaniem dachówek skończyły się bardzo szybko, kiedy mój dziadek powiedział mi, że tu trochę połamałem tych dachówek mój i się trochę na mnie... Nie powiem co. Nie, to leżały takie, no ale to były potrzebne do czegoś. I trochę tam połamaliśmy z bratem. No, rąk na szczęście nie, ale po jednej, dwie tam łamaliśmy spokojnie, nie? Także kiedyś tam deskę jakoś tam, no ale to nie leżało mi karate. Ja w ogóle nie lubię takich sportów kontaktowych. Nie wiem, wolę uprawiać sport tak sam bardziej. No piłka nożna, no sorry, tym razem. Nie, jak Polska gra, oczywiście obejrzę, tylko trochę się zawsze stresuję, bo wyniki są różne, a wolę skoki narciarskie. I oczywiście, jeżeli chodzi o zimowe dyscypliny, to na pewno narty biegowe. O właśnie, też był etap w życiu, kiedy właśnie biegałeś na biegówkach. No takie, miałem jeszcze takie, wiecie, rosyjskie, z rosyjskimi takimi butami, z dużymi czubami, ale się fajnie biegało, bo to teraz one, te narty, to są takie delikatne i w ogóle tam trzeba jakieś tory, trzeba nie tory, no ja wiem, że to są skitury różne i tak dalej, to można sobie wybrać, no ale wtedy był tylko jeden rodzaj desek, proste i zakrzywione od przodu i związaniami tylko takimi, jakie miałeś, i z butami takie, jakie miałeś. Więc na tym jeździliśmy. Ale później brakowało mi w lecie tego sportu i postanowiłem sobie, że kupię taki sprzęt cały do jeżdżenia. Powiedzmy, nartorolki to się nazywają. No to od żony dostałem w prezencie. Tak naprawdę to był bardzo duży koszt wtedy, bo jakoś tam byliśmy na początku naszego małżeństwa i jakoś tam też nie mieliśmy pieniędzy zbyt dużo. Ale to było też moje marzenie, więc żona mi kupiła, zaprowadziła mnie do sklepu i powiedziała, które chcesz. Ja mówię, tutaj takich nie ma. No ale dobrze, tutaj pan akurat powiedział, że może tam sprowadzić i tak dalej. A propos tego, zacząłem również pracować w tym samym sklepie sportowym. Nie ma przypadków. Się polubiliśmy tak z właścicielem, że tam no, dał nam trochę rabatu i tak dalej, sprowadził sprzęt. I potem porozmawialiśmy, poszliśmy po ten sprzęt, już on tam nam te wszystkie okucia pomontował i tak dalej. I od słowa do słowa. I powiedział mi, że jak chcę, to w sumie mógłbym popracować u niego, bo taki fajny, mam taką energię i w ogóle lubię sport i w ogóle. Ja mówię, to się zastanowię. No i tam pracowałem tam w tym sklepie chyba z rok czy dwa. Tak, to było w Suwałkach, dokładnie. Ale wracając do moich nartorolek, słuchajcie, to teraz tak, żeby nie powiedzieć, że byłem bardzo neofito w tym sporcie, no to byłem wielkim neofitą. I tak naprawdę to było tak, że stanęłem na tych rolkach i tak zacząłem jechać do tyłu. Więc wyobrażacie sobie, jak to człowiek taki, który ma dwa kiki i się umie tylko podpierać tym, a jeździ sobie już bardzo dobrze na nartach w zimę i nie może się tutaj odnaleźć zupełnie, tak? To było dla mnie dosyć spore wyzwanie. No ale dobra, jakoś tam powiedzmy po godzinie jechałem normalnie, tak jak na zwykłych nartach. Tylko po tygodniu okazało się, że ja pojadę sobie pojeździć gdzieś dalej.
A wiecie, w Suwałki to są takie fajne też górki tam, taka miejscowość jest, no, taki pofałdowany teren, nie? No i asfalt był tam, powiedzmy, taki bardzo, bardzo fajny, nowy, zrobiony. Myślę sobie, przejadę się tak dalej, trochę tak z 20 kilometrów, czy tam 15, nie? No i pojechałem. Tylko nie wiedziałem, jak się hamuje. Ciężko było? No, w ogóle, kurczę, zatrzymałem się. Wiecie co, coś mnie zawsze od czegoś, od takich złych rzeczy, coś mnie chroni, bo to, co się wtedy wydarzyło, to było naprawdę jakaś katastrofa wielka. Stanąłem na górze i tak myślę sobie, no taka niewielka ta góra, ale się okazało później, że ona jest bardzo długa i za zakrętem, bo był jeszcze duży zakręt, było jeszcze jej spory kawał. No to do zakrętu jechałem prosto, nie? Tak jak każdy. Ale już potem, no to nie wiedziałem, jak się zatrzymać i jak skręcić. Zatrzymałem się na takiej barierce. A jeżeli ja zawsze szukałem rozwiązań, no to poznałem takiego trenera. Kiedyś podczas jeżdżenia zaczepił mi jakiś gościu i tam zaczęliśmy rozmawiać o nartach, nie? I okazało się, że to był trener tamtejszego klubu suwalskiego, czy trener młodzików w ogóle, no tych narciarzy biegowych, nie? I ja mówię, no to coś trzeba zrobić. I zadzwoniłem do gościa i mówię, wie pan co, no jest taki problem. A on mówi, słucham. Ja mówię, nie umiem hamować. A on mówi, no to kije między nogi hamujesz. Ja myślę sobie, no dobra, to spróbuję. No, przyznam się szczerze, że do tej pory jakoś tak mi nie idzie. Znaczy, no już jakoś to się pozbyłem tego sprzętu ze względu na to, że bieganiem się zajęłem, ale ogólnie no to był taki fajny sport. I pamiętam jeszcze jeden trening taki, postanowiłem sobie, że z Suwałk zajadę do Sejn, tylko tak trochę naokoło, nie jadąc tą główną drogą. No i nie wziąłem pod uwagę tego, że będzie jakość nawierzchni dużo gorsza, czyli przez paręnaście kilometrów były same dziury. To po pierwsze. Po drugie, a to jeszcze było, no, ile? Z 20 lat temu, nie? Może trochę więcej. No ale nieważne, w każdym razie były same dziury, no i jadąc tymi dziurami, to tak się głowiłem, czy by przypadkiem nie zawrócić i nie pojechać z powrotem. Ale musiałem tam jakieś dokumenty w Sejnach podpisać, więc i tego samego dnia, więc no stwierdziłem, to dobra, to jadę to dalej. Nie? I tak było coraz goręcej, a ten asfalt taki był coraz bardziej miękki, iż po pewnym momencie stanąłem w ogóle i w ogóle musiałem w tych butach, takie, wiecie, już teraz plastikowe, takie dookoła są, iść w tym rozgrzanym słońcu. Potem nawet zdjąłem je i szedłem na bosaka, niosąc za sobą. I no aż do momentu, kiedy ten asfalt się poprawił, dojechałem do sklepu. Oczywiście też moje pomysły wcześniejsze o nawadnianiu i o jedzeniu. Podczas treningu wiedziałem bardzo dużo. Wziąłem chyba ze sobą jakąś tam kanapkę i pół litra wody. Wpadłem do tego sklepu. No i tam wypiłem 2 litry wody, jakiś sok i zjadłem batonika i pączka. Ja, batonika i pączka. Zdarzało się. I jakoś dojechałem wtedy. I stwierdziłem, że no trzeba tu jakoś się za ten trening bardzo mocno wziąć, bo tak być dalej nie może. W międzyczasie jakoś tam trochę też biegałem. I jeszcze jeden sport uprawiałeś, który teraz już pewnie nie pamiętasz. No. Nurkowanie. A, nurkowanie. Taki tam epizod mały. No. Tak, mam patent nurkowy. Nurkowanie w polskich jeziorach no nie jest aż takie super ze względu na przezroczystość wody. Jedno takie jezioro było, nie pamiętam gdzie, Kosewo chyba się nazywało. I jedna żwirownia, na której byłem pod Ełkiem, to było super, super doznanie ze względu na dużą przezroczystość wody i tam były sobie takie, rosły drzewa kiedyś, potem to wszystko się zalało i no fajnie sobie pooglądać było, tak? No, w takich jeziorach, takich, no to tam generalnie nie za dużo było widać i
Jakoś tak się zniechęciłem jedną rzeczą, bo kiedyś ktoś mi jakoś tam butlę nabił, chyba jakimś takim powietrzem trochę niezbyt, i się znalazłem w szpitalu, tak. No to było takie też. No ja do szpitali za często nie chodzę, nie jeżdżę. Do lekarza też bardzo rzadko. No natomiast no to było też takie. No ale ogólnie i zrezygnowałem ze względu na to, bo jakieś tam miałem zawroty głowy, trochę nudności jakieś. To nie było duża głębokość i nie była jakaś tam związana z dekompresją, to tylko prawdopodobnie było coś tam nabite źle w tą butlę i tam pooddychałem trochę tym. No nie wiem jak było dokładnie, nie będę nikogo tam osądzał, nie dla mnie to. Natomiast z nurkowaniem jakoś tam skończyłem, trochę później jeszcze nurkowałem tak sobie bez butli, nie? Jak tam w wolnym czasie trochę pływałem też. Czyli można powiedzieć, że sport od małego towarzyszył ci, to były to różne dyscypliny. No na początku to w ogóle był rower. Tak chciałem powiedzieć, jeździłem na Reksiu i na Pelikanie. Z moimi ciociami, trochę z moim dziadkiem, ale to bardziej na ramię. I tak to było, no na Reksiu. Powiedz mi, ogólnie rzecz biorąc, co dla ciebie jest wartością w tym życiu? No największą wartością, ale nie mówimy o rodzinie, czy w ogóle. Nie, no największą wartością jest dla mnie rodzina plus uprawianie sportu, plus praca nad sobą i pomaganie innym. Ostatnio to właśnie przez ten podcast chciałbym pomagać ludziom, pokazywać, jak można żyć inaczej, bo nigdy nie byłem zwolennikiem mówienia komuś, co ma robić. Do ludzi to nie dociera zupełnie, do ciebie też prawdopodobnie. Ale jeżeli się pokazuje swoim przykładem, że można coś zrobić, można coś osiągnąć, można się nie załamać i nie zniechęcić od razu, no to czemu nie? No, zróbmy ten podcast, zobaczymy. Na razie mam 11 subskrybentów. Mój syn się ze mnie śmieje trochę, no ale co zrobić? I można tutaj powiedzieć, tak jak się cofniemy właśnie do tych wszystkich zdarzeń w tym życiu, że właśnie pojawiały się sporty, pojawiały się takie rzeczy, które cię blokowały przed kontynuacją, a ty mimo wszystko poszukałeś rozwiązań, nie poddawałeś się, no to jest właśnie wielka pasja, tak? Wyprzedziłeś moje pytanie, które chciałam ci zadać. Słucham. Czy właśnie poprzez podcasty, które zacząłeś robić, gdy jeszcze będziesz docierał, będziesz miał powód do docierania do ludzi ciekawych, przewidzieliście się właśnie ich historiami i właśnie poprzez te historie też pomagać też innym motywacji, do zmian, do różnych rzeczy, które czasami ciężko nam jest zrobić, bo nie mamy wystarczającej motywacji wewnętrznej. Jeżeli widzimy, że ktoś jest w stanie to zrobić, że nie zawsze są od razu efekty, bo tak jest, jak na wszystkim, prawda? Cokolwiek robimy, czy sport, czy praca, czy no cokolwiek, tak? Nigdy nie jest tak, zawsze są jakieś potknięcia, zawsze są jakieś porażki. Tylko kwestia, żeby wyciągnąć wnioski i po prostu coś poprawić, żeby mieć lepsze efekty, żeby mieć przede wszystkim satysfakcję z tego, co się robi. Wiesz, motywacja sama w sobie to jest dobra, powiedzmy, na parę dni, tak? Jeżeli coś robisz, musisz to troszeczkę lubić, przynajmniej na początku, nie? Oczywiście. Bo tak się okazało też, że ja wcześniej czytałem dużo książek takich rozwojowych, nie? Które tam mówiły, że motywacja, że musisz robić, że to, że tamto, że szybciej, że dużo. Całkiem tak nie jest i do mnie to nie dociera zupełnie. Motywacja jest potrzebna i skądś ją musisz brać dla siebie. Natomiast samą motywacją nic nie osiągniesz. Teraz czytam takie książki.
czytam książki takie, które dają taką wiedzę już. O, tutaj taką polecę książkę dla mężczyzn. Droga prawdziwego mężczyzny. Lub jak nie umrzeć przedwcześnie. Całkiem ciekawa pozycja. Może ktoś będzie chciał zostać wegetarianinem albo weganinem. Mówię wam, tego rzeźnika to przebiegłem praktycznie na roślinach, więc jakby można, nie? A tutaj mam jeszcze taką niewiarygodny cel. O, to jest taka moja nowa książka. Kupiłem sobie sam w prezencie. Co cię nie zabije? Scott Carney. To akurat kupiłem sobie w prezencie, dlatego, że obiecałem sobie, że rzucę kawę. W sensie odstawię kofeinę. I jestem po 2 tygodniach tego, także można. A tak, tak. To pierwszego dnia było naprawdę porządny zjazd taki naprawdę. Znaczy nie, w zasadzie drugiego. Pierwszego dnia to była taka, jak robiłem żonie kawę, to myślałem, sobie bym też zrobił. Ale zrobiłem taki zielony szejk i też jakoś tam weszło. Czyli zastąpienie kawy czymś innym, plus jakaś tam trochę motywacji do tego, żeby to zrobić. I tyle. Drugiego dnia był konkretny zjazd tak naprawdę. Trzeci, czwarty dzień to był wieczorem, kiedy już zasypiałem o 19. 2 dni czy 3 zasnąłem z rzędu o 19. I teraz jest normalnie, nie? Także to wszystko można, wszystko naprawdę. No nie, pomyślałem sobie, że sport to jakby jest jedna dziedzina, duchowość na pewno i plus odżywianie, nie? Bo to się jakoś tam wszystko łączy ze sobą. Odżywianie, no odżywiasz swój organizm, żebyś dobrze jakoś funkcjonował. No a dla umysłu jest co? Dobra medytacja. Nie wiem, jeżeli ktoś się modli, to modlitwa, tak? To jakby wszystko tworzy jedność. Nie uważam, że duchowość jest czymś złym i nie powinno być. Jestem zdania, że powinna być. Każdy powinien coś tam robić dla siebie, dla swojego umysłu też. No bo zajeżdżamy umysł, nie? Swoje ciało, swój umysł. To jest bardzo niedobre, no. Więc... Musi być równowaga. Jak to jest, jeżeli nie ma równowagi, jeżeli tylko jakiś jeden obszar się rozwija, a drugi jest zaniedbany, to po jakimś czasie zaczyna wszystko kłócić. Więc bardzo ważne, żebyśmy dbali o siebie, żebyśmy rozwijali się przede wszystkim. No i czekamy na kolejne podcasty. No, następny będzie z Ilią Markowym bodajże. Mistrzem świata i wicemistrzem olimpijskim w chodzie. Więc gorąco zapraszamy. A i zostawcie jakąś wiadomość, napiszcie do mnie, bo bardzo mi zależy na tym, żebyście cokolwiek powiedzieli mi, z kim byście chcieli mieć kolejny podcast, o czym miałby być, co dla was jest ważne, co było złe, co było dobre w mojej tej rozmowie. A następną poprowadzę dużo lepiej. Oddychanie jest bardzo ważne. Ja sam sobie też kibicuję. Bardzo uwagę, to, że w naszym otoczeniu często
czasami zauważamy osób z wielkim potencjałem, z czymś, czym mogą się podzielić. No, często jest nieznane aż tak bardzo dobrze. Więc te podcasty, które już się odbyły, to jest na przykład jeden z dyrektorów, który biega na pewno ewentualnie, prawda? Ewentualnie jeden, który po prostu fizjoterapeutka. Fizjoterapeutka, dokładnie. Że w otoczeniu naszym mamy naprawdę bardzo ciekawe, inspirujące osoby i traktujemy tego jako coś wielkiego, a to jest naprawdę godne podziwu. Bo to są naprawdę wielki wysiłek, wielka praca, przełamywanie swoich ograniczeń, wychodzenie właśnie z tego strefy komfortu, żeby być każdego dnia lepszym od siebie, ale z tego dnia wcześniejszego, nie od innego, ale od siebie. Także ja dziękuję Ci bardzo za ten wywiad. Mam nadzieję, że się spisałam. To nie były to trudne bardzo pytania. Masz tu medal. O, no medal. Medal masz tu ode mnie. Dziękuję bardzo. Nie ma za co. I do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć. Okay.